Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest raport Walczaka. Ze mną w studiu jest już pan Adam Eberhard, dyrektor Centrum Studiów Strategicznych Fundacji WEI. Witam pana serdecznie. Witam, dzień dobry. Oczywiście Rosja, Ukraina, ale też szerzej dzisiaj sobie porozmawiamy. Ja bym zaczął jednak od Bachmutu, bo to jest jedna z teraz ważniejszych rzeczy, które dzieją się na frontach Ukrainy. Tam Rosjanie tracą ogromne ilości żołnierzy, według doniesień... 40 tysięcy nawet czytałem gdzieś, prawda? Są takie szacunki. Są też szacunki, że te straty rosyjskie to jest 1 do 5 w stosunku do strat ukraińskich, czyli bardzo dużo. No i pytanie teraz o to, czy... Ta bitwa, jak na przykład uważa Instytut Badań nad Wojną, to jest coś, co wykolei tą spodziewaną ofensywę, która się tam niby zaczęła, się nie rozpędziła, czy miała się dopiero zacząć, rosyjską, którą na wiosnę się spodziewaliśmy, no bo takie są oceny tych ekspertów tego Instytutu Studiów nad Wojną, że tamte wykrwawienie się Rosjan sprawia, że w najbliższych miesiącach nie będą mieli szans na stworzenie jakiejś takiej ofensywy. I od razu może zaznaczmy, że to tworzy też według nich szansę na kontrofensywę ukraińską. No to bardzo dużo wątków. To znaczy, po pierwsze, rzeczywiście Rosjanie, straty rosyjskie pod Bachmutem są wyraźnie większe niż ukraińskie, ale też pamiętajmy, że po stronie rosyjskiej giną byli więźniowie zrekrutowani do grupy Wagnera. Po stronie ukraińskiej ginie kwiat ukraińskiej armii. To jest pewnie pewien problem, który musimy zawsze brać pod uwagę przy ocenie strat. Znaczy, Rosja jest 140-milionowym krajem, który nie liczy się ze stratami osobowymi, który jest zatomizowany społecznie, z jakby kontrolą medialną przekazu, więc myślę, że gdyby zdolność Rosji do przyjmowania wielkich strat, jeżeli chodzi o osoby, o żołnierzy, to jest dość duża. I to Ukraińcy muszą oczywiście również brać pod uwagę. Natomiast no, ta ofensywa trwa. No, znaczy, to, co widzimy pod Bachmutem, czyli próba okrążenia Bachmutu, który w większości, całe miasto, chociaż nie wiem, czy można mówić miasto, pewnie gruzy miasta, pozostają pod kontrolą Ukrainy, Ukraińców. Natomiast no, miasto jest właściwie i od północy, od południa otoczone. No, to jest tutaj pewna bardzo trudna kalkulacja ze strony ukraińskiej. Znaczy, z jednej strony oczywiście wiadomo, że łatwiej się bronić w mieście czy w jego ruinach niż na otwartym polu. Jeżeli Ukraińcy oddadzą Bachmut, to trzeba zobaczyć na mapie, to właściwie droga do Słowiańska, Kramatorska, dwóch największych ośrodków Donbasu poza kontrolą rosyjską, będzie dla Moskwy otwarta. Z drugiej strony oczywiście pozostawanie w mieście, jego uporczywa obrona, no to nie tylko są straty dla strony ukraińskiej, ale to jest także ryzyko okrążenia. Ukrążenia przez stronę rosyjską, coraz trudniejszych również aprowizacji, zaopatrzenia, dostawy broni, odbioru rannych. Tam właściwie tych dróg wyjścia z Bachmutu na zaplecze strony ukraińskiej jest bardzo niewiele. Teraz zaczyna się wiosna, roztopy, więc można się poruszać właściwie tylko po drogach utwardzonych, nie po polu. No, to jest trudny, bardzo trudny dylemat przed ukraińskim dowództwem, przed ukraińskimi politykami. Rozumiem, decyzja polityczna jest taka, że trwamy, że bronimy Bachmutu. Zobaczymy, jak długo. No właśnie, bo to też już mieli się wycofywać, tam most został wysadzony, no ale uznali, że tyle strat zadają Rosjanom, że chyba warto tam zostać i rzeczywiście tą armię osłabić. Ale ten Bachmut i też okolice, bo w Buchłedarze też trwają walki, które też Rosjanom tam za bardzo nie idą. Też stawiają pytania wśród ekspertów, czy Rosja będzie w stanie coś więcej osiągnąć w tej wojnie bez kolejnej fali mobilizacji. Mówi się o niej, że ona miałaby nastąpić, chociaż to będzie znowu politycznie trudny moment dla Rosji i dla Władimira Putina. Pamiętamy to, co się działo we wrześniu. Pan myśli, że tutaj rzeczywiście bez kolejnej fali mobilizacji się nie obejdzie? Tak naprawdę ta mobilizacja poprzednia, tych 300 do 400 tysięcy ludzi, którzy zostali zmobilizowani, to oni dopiero stopniowo wchodzą na front. Oni nie zostali wszyscy wrzuceni od razu. Tam były lepiej lub gorzej zorganizowane działania o charakterze przygotowawczym. No już widać tę różnicę. To znaczy widać, że dzięki mobilizacji Rosjanom udało się ustabilizować front, w tym sensie powstrzymać ukraińskie apetyty na własne uderzenia, na własne ofensywy. Sukcesy rosyjskie są mierne.
ktoś wyliczył, że miesięcznie rosyjski front się, nawet w tych miejscach, gdzie toczą się walki, on się przesuwa tam o 1 kilometr przeciętnie, albo nawet mniej, więc to rzeczywiście myślę, że z punktu widzenia oczekiwań Putina, gdy przekazywał dowództwo nad rosyjską armią na Ukrainie w ręce Gerasimowa, szefa sztabu, wiceministra obrony, te oczekiwania były dużo większe, dużo bardziej ambitne. No, ale to jest wojna na wyczerpanie. To jest być może nawet istotniejsze z punktu widzenia efektów, rezultatów tej wojny jest nie to, ile terenów Rosja jest w stanie na tym etapie zająć, ale jakie straty, w tym osobowe, jest w stanie Ukrainie zadać. Mhm. Prawda? To jest coś, co pod koniec, jakby za kilka miesięcy może stanowić problem. No mamy wojnę na wyczerpanie osobowe, również na wyczerpanie materiałowe i ten problem dostępności uzbrojenia, amunicji jest problemem nie tylko Ukrainy, bo on jest ukraińskim problemem od samego początku wojny, ale mam nadzieję i mam wrażenie, że w coraz większym stopniu również problemem rosyjskim. I tu wchodzimy z tematem chińskim, bo już od 2 tygodni przynajmniej władze amerykańskie mówią głośno o tym, że Chińczycy rozważają możliwość przekazania sprzętu wojskowego, no broni generalnie Rosjanom, którzy tej broni mają coraz mniej tej nowoczesnej przynajmniej. No i tu były ostrzeżenia ze strony między innymi sekretarza Blinkena, szef CIA o tym mówił. No i niektórzy tutaj mówią, że to jest taka polityka trochę tak jak była przed wybuchem wojny w Ukrainie, znaczy Amerykanie mają jakąś wiedzę wywiadowczą, którą się dzielą, żeby odstraszyć. Nie udało się odstraszyć Rosji od inwazji na Ukrainę. Pana zdaniem uda się odstraszyć Chińczyków od tego wsparcia materiałowego dla Rosji? Częściowo uda, częściowo nie uda, sądzę. To znaczy myślę, że Chińczycy, którzy początkowo byli dość zadowoleni z przebiegu wojny, ponieważ osłabienie Rosji oznacza jej postępującą wasalizację wobec Pekinu, dzisiaj patrzą z coraz większymi obawami. Chińczycy by nie chcieli, aby Rosja tę wojnę sromotnie przegrała, no bo to oczywiście wzmacnia Sojusz Północnoatlantycki, to wzmacnia Stany Zjednoczone, to zwiększa po amerykańskiej stronie determinację do obrony światowego porządku. A przecież pamiętajmy, że Chiny również są państwem rewizjonistycznym. Marzy im się przejęcie Tajwanu, więc ta wojna ukraińsko-rosyjska, ona jest zarazem trochę taką proxy war, taką wojną zastępczą amerykańsko-chińską, mającą pokazać, kto jest silny, kto słaby. No ale gdyby konkretnie odpowiadając na pana pytanie, no, myślę, że scenariuszem idealnym dla Chin jest wzmacnianie Rosji, dawanie jej broni, uzbrojenia, amunicji, ale najlepiej pod stołem. Najlepiej w taki sposób, który nie roześli Amerykanów, który nie da Ameryce pretekstu do nakładania sankcji gospodarczych czy technologicznych na Chiny. No zobaczymy, czy to się uda. No myślę, że tam są już tacy chętni, którzy chcieliby pełnić rolę pośredników. Choćby, jeżeli spojrzymy na ostatnią wizytę Łukaszenki w Pekinie. To no właśnie, ona miała być taką zapowiedzią tego i to bardzo wiele osób się przyglądało temu, co tam podpisze Łukaszenka z Xi Jinpingiem, bo się wszyscy bali, że to właśnie Białoruś postawi się w tej roli takiego właśnie pośrednika, tą trzecią stroną będzie w przekazywaniu broni chińskiej dla Rosji. No, ale tam na razie takich chyba jasnych sygnałów, że to się stanie, nie ma. Panie redaktorze, takich rzeczy się nie podpisuje. To wiadomo. To są rzeczy, które się robi w zaciszu gabinetów. To oczywiście wiadomo, że białoruskie firmy powiązane z Łukaszenką, one także są, podlegają rozmaitym sankcjom zachodnim, więc to być może gdyby oczekiwania Łukaszenki, że to on będzie tym pośrednikiem, mogło być nad wyraz. Myślę, że Amerykanie wiedzą o tym, że są chętni do odgrywania tej roli również w państwach Azji Centralnej. Stąd wizyta ostatnia sekretarza stanu amerykańskiego Blinkena w wszystkich 5 państwach Azji Centralnej postsowieckiej. Kazachstanie, Uzbekistanie, Tadżykistanie, Kirgistanie i Turkmenistanie. No, to są jakby pewne działania amerykańskie, które mają zniechęcić, podnieść ewentualny koszt polityczny jakichkolwiek działań mających wspierać Rosję i jakby doposażać ją w uzbrojenie. Bo ja tak sobie zastanawiałem się, kiedy te rozważania wokół przekazania broni były chińskiej. No Chińczycy, jeżeli by chcieli już tą broń rzeczywiście przekazywać, no to ci pośrednicy chyba nie byli potrzebni, bo Amerykanie by wiedzieli, że ta broń jest przekazywana, to i tak by reguły gry zmieniały. Więc
rozsądniej też pewnie by było dla Chińczyków, żeby to już zrobić w otwarte karty, grać z Amerykanami. Wie pan, ja mam wrażenie, jak gdyby porównuję politykę rosyjską i chińską na przestrzeni ostatnich lat, że tutaj jednak jest pewna różnica w modus operandi. Znaczy Rosja zwykła, jak gdyby świadoma swojej również słabości, zwykła działać w sposób ostentacyjny, dodawać sobie troszeczkę siły poprzez pokazywanie swojej asertywności. Metoda chińska jest troszkę inna. To są pewne kwestie chyba też kulturowe związane z tym, żeby się nie epatować swoją siłą, nie robić działań nadmiernie spektakularnych, żeby cicho realizować swoje cele obliczone na wiele lat. I to jest taki, to zresztą tak naprawdę w relacjach chińsko-rosyjskich to zawsze był taki podział pracy trochę. Znaczy Chiny wykorzystywały Rosję do tego, aby ona na forum międzynarodowym głośno krzyczała to, co Chiny chciałyby powiedzieć, ale z różnych względów niekoniecznie miały ochotę wchodzić w otwarte konflikty. Mhm. I też to, jak ta wojna wybuchała, zastanawialiśmy się, w jaki sposób Chińczycy będą wspierać Rosję. Oni się jednak trochę widma sankcji przestraszyli i oni oczywiście pomagają Rosji, ale nie w takiej skali, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Więc oni też chyba ostrożnie po tym polu minowym chodzą. Tak, to prawda. Znaczy, oczywiście w Chinach zmienia się perspektywa Rosji, generalnie porządku międzynarodowego. Ja pamiętam, jak byłam kontakty z różnymi chińskimi instytucjami analitycznymi miałem. Ja pamiętam, że jakby na początku, gdy w 2008 roku, gdy Rosja uderzyła w Gruzję, wówczas chińscy eksperci opowiadali, jak to są zdziwieni, no, że my się tak nie zachowujemy, to nie jest sposób, w jaki Rosja powinna działać. Potem, gdy przyszedł rok 2014, Chińczycy mówili, no tak, no wprawdzie Rosja łamie prawo międzynarodowe, ale to Ameryka sprowokowała. Minęło jeszcze kilka lat i dzisiaj tak naprawdę cała ta propaganda chińska, cały przekaz polityczny chiński, on jest absolutnie antyamerykański i prorosyjski. Znaczy myślę, że to, co zaszło przez ostatnich kilkanaście lat, to myślenie Chin przeszło od takiego zachowawczego, myślenia w kategoriach utrzymywania integralności terytorialnych, czyli myślenia w kategoriach tego, aby nam nie odłączył się Tybet, w kierunku właśnie bardziej rewizjonistycznym, myślenia w kategoriach tego, że jednak Chiny mają roszczenia terytorialne wobec Tajwanu, wobec Morza Południowochińskiego, tamtejszych wysp. Więc to jest pewna ewolucja podejścia chińskiego. No i też powiedzmy sobie otwarcie, no przecież już od prezydentury Obamy, również w czasie prezydentury Trumpa, toczy się nowa zimna wojna pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Różne są sankcje co chwila nakładane. Trump koncentrował się głównie na ograniczeniach handlowych, próbując zredukować wielki deficyt handlowy Ameryki w relacjach z Chinami. Teraz obecna administracja bardziej koncentruje się na sankcjach technologicznych, czyli poprzez odłączanie Chin od nowoczesnych technologii, poprzez to, co się nazywa w tym żargonie polityczno-eksperckim decoupling, czyli takie odłączanie Chin od gospodarki światowej i zmniejszanie zależności Stanów Zjednoczonych Zachodu. No i to jest wielka rozgrywka na najbliższe lata, pewnie nawet dziesięciolecia. Więc ta wojna Rosji przeciwko Ukrainie, ona jest rzeczywiście pewnym elementem, pewną odsłoną również toczącej się konfrontacji amerykańsko-chińskiej. Chińczycy, zdaje się, też trochę się boją takiego otwartego wspierania Rosji w kwestiach militarnych, bo boją się konsekwencji gospodarczych. Wiemy, jak bardzo potrzebują dzisiaj Europy, żeby odbić się trochę gospodarczo. Zresztą widzimy też pielgrzymki przywódców europejskich do Pekinu w ostatnich tygodniach, więc tam też chyba trwa także strony europejskiej namawianie Chińczyków, żeby jednak skupili się na gospodarce. No w ogóle to Europa, państwa Europy Zachodniej, one mają taką, jak gdyby, jeżeli chodzi o politykę wobec Chin, to są przede wszystkim, starają się jechać na gapę, bym to powiedział. Czyli z jednej strony cieszą się, że Amerykanie nakładają pewne ograniczenia, starają się osłabić potęgę chińską, no bo też są świadomi,
że pod koniec dnia również firmy, korporacje zachodnioeuropejskie, europejskie staną się ofiarą zbyt potężnych Chin, ale oczywiście Niemcy czy Francuzi nie mają ochoty płacić za bilet, to znaczy nie mają ochoty płacić rachunku tych ograniczeń, więc chcą, aby to Amerykanie tą brudną robotę robili, a my będziemy siadali z prezydentem Macronem do Airbusów, lecieli do Pekinu z grupą 200 czy 300 biznesmenów i nadal robili biznesy tak, jakby się nic nie stało. No i oczywiście wiadomo, że w interesie amerykańskim jest temu przeciwstawianie się. W interesie amerykańskim jest budowa pewnej narracji, że ta wojna, która się toczy na Ukrainie, rosyjska agresja na Ukrainę, jest również pewną rywalizacją pomiędzy wolnym światem a światem zniewolonym. Włączaniem Chin jako tego ważnego gracza po stronie rosyjskiej, włączanie jakby definiowanie Chin jako wroga. No i Europa chyba coraz bardziej pozostaje jakby uzależniona od Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo europejskie. Myślę, że przez ostatni rok w Europie jednak doszło do otrzeźwienia i państwa zachodnioeuropejskie zrozumiały, że bez Ameryki daleko sobie nie poradzą, jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, no to tutaj też te Chiny coraz bardziej stają się, gdyby Europa staje przed wyborem, czy zrywać z Chinami, czy nadal utrzymywać. Oczywiście są takie państwa mniejsze, które wyraźnie stawiają na Amerykę. To Litwa na przykład. Tak? Litwa, państwa, wszystkie państwa bałtyckie, Republika Czeska bardzo, Czechy bardzo, bardzo, bardzo wyraziście. Są takie państwa, które nie zajmują jednoznacznego stanowiska. My jesteśmy trochę takim krajem, w który z jednej strony otwarty, jakby w sposób oczywisty, bardzo silne więzy transatlantyckie z Ameryką, ale też utrzymywanie dialogu, choćby na szczeblu prezydentów z Chinami. Również z pewną nadzieją, że uda się w ten sposób troszkę odsunąć Chiny od Rosji. Są też takie państwa, na które przede wszystkim liczą pieniądze. Niemcy, Francja, i starają się myśleć o interesach swojego kapitału zaangażowanego w Chinach. A jest tam rzeczywiście dużo. Pamiętamy Volkswagena, który miał problemy z Xinjiangiem, gdzie tam oskarżano Chińczyków o, czy nawet udowodniono im ludobójstwo. Niemcy się stamtąd nie wycofali. I tak sobie też myślę właśnie, że gdyby przyszło co do czego i trzeba by było nakładać jakieś solidne sankcje na Chiny, to ja nie wiem, czy Ameryka mogłaby tak łatwo liczyć na wsparcie europejskich państw, tak jak mogła liczyć w przypadku tych sankcji przeciwko Rosji. No, panie redaktorze, nawet w przypadku Rosji przecież to jest taka żaba, którą bolesne to jest zjadają nasi Francuzi, czy też inni partnerzy i przyjaciele. No to jest oczywiście problem taki, no, że każde sankcje są bolesne zazwyczaj dla obu stron. To znaczy dla strony, która jest nimi objęta, ale również dla strony, która nakłada sankcje. Zatem sankcje to też nie jest jakiś taki złoty strzał, który w ciągu chwili zmienia sytuację, to jest, sankcje również są wojną na wyczerpanie, na wymęczenie, to również jest pewna wydłużony element. Zresztą proszę zobaczyć, jak wygląda kwestia Rosji. Przez pierwsze miesiące wojny bardzo popularne było twierdzenie, że zachodnie sankcje w ogóle nie działają, że proszę zobaczyć, jak świetnie sobie gospodarka rosyjska radzi. No i myślę, że ostatnie dwa miesiące, drastyczne zmniejszenie dochodów budżetowych Rosji, drastyczne pogorszenie wpływów z eksportu surowców energetycznych, właściwie uniezależnienie się państw europejskich od rosyjskiej ropy i gazu, no to jest coraz większy koszt dla Rosji, który z każdym kolejnym miesiącem będzie się nasilał, a też pamiętajmy, że kolejne sankcje są ciągle dokładane, prawda? Kolejne pakiety wchodzą w życie. Dokładnie, te najbardziej bolesne sankcje naftowe, one weszły właściwie 1 stycznia tego roku dopiero, po długim vacatio legis. No oprócz tego, że Rosja traci pieniądze na tej wojnie, traci też wpływy. Tu wracamy do Chińczyków, wracamy do kwestii Azji Środkowej, gdzie no jeszcze pamiętamy, tuż przed wybuchem wojny w Ukrainie Rosjanie ratowali Tokajewa, który tam z Nazarbajewem się bił o wadze. Pozwolili mu władzę zdobyć, a Tokajew O wszystko opowiadali, jak już teraz Tokajew jest pod pantoflem rosyjskim, prawda? Dokładnie. A przyszedł wrzesień, było spotkanie tej szanghajskiej grupy, której są Chiny, Azja Środkowa i Rosja. No i okazało się, że Azja Środkowa tak naprawdę idzie w stronę Chin.
Rosjanie tracą tam wpływy. Widzimy, co się dzieje w Armenii i Azerbejdżanie. Powrót wojny, bardzo osłabiona pozycja Rosji sprawia, że jej partner czy sojusznik Armenia nie ma w zasadzie ratunku. Widzimy Gruzję, która teraz protestuje przeciwko tym prorosyjskim, czy w zasadzie rosyjskim w duchu prawom, uderzającym w społeczeństwo obywatelskie. Cały ten porządek postsowiecki, który jeszcze gdzieś tam się po tych kolorowych rewolucjach ostał, no, dogorywa dzisiaj na naszych oczach. Tak, tak, tak. Wszystko to jakoś tam się drży w fundamentach. Oczywiście to każdy z tych regionów przez pana wspomnianych, on ma własny kontekst, własną specyfikę. Więc też może niekoniecznie trzeba wszystko wrzucać do jednego worka. Znaczy, ja bardzo ciekawe, tak, po prostu bardzo ciekawe jest rzeczywiście to, co się dzieje w relacjach armeńsko-azerbejdżańskich. Azerbejdżan, który wygrał tą drugą wojnę karabaską, ale jej na skutek presji rosyjskiej nie dokończył, w tym sensie, że została część Karabachu pod kontrolą Ormian. Dzisiaj dość kategorycznie stawia sprawę no właściwie likwidacji autonomii ormiańskiej w Karabachu. Tam są rosyjskie siły pokojowe, tam zawsze tradycyjnie Rosja miała dużo do powiedzenia. Mam wrażenie, że na skutek wojny pozycja rosyjska osłabła. Azerbejdżan metodą faktów dokonanych próbuje zwiększać swoją pozycję, mając oczywiście potężnego sojusznika, jakim jest Turcja. Gruzja jest trochę innym zjawiskiem, znaczy reżim Iwaniszwilego, który rządzi w Rosji, który rządzi w Gruzji, on jest oczywiście powiązany różnymi szemranymi interesami z Rosją. On jest świadomy, ci ludzie są świadomi, którzy rządzą Gruzją, że oczywiście oni nie mogą pójść na otwarte zbliżenie z Rosją, nawet relacji dyplomatycznych Gruzja do dzisiaj nie nawiązała z Rosją, no ale trochę jest świadomość płynięcia na jednej łódce. Jeżeli wygra Ukraina tę wojnę, jeżeli Rosja przegra, jeżeli załamie się system putinowski, no to w sposób to jest oczywiste dla Iwaniszwilego, dla władz gruzińskich, że wówczas te emocje udzielą się również gruzińskiemu społeczeństwu. Czy to będzie Michał Saakaszwili, czy jakiś jego następca, ale to znaczy te siły znowu się okażą silniejsze. No więc tak naprawdę Gruzja, choć werbalnie jest prozachodnia, pozostaje prozachodnia, ona stara się jakoś tam grać na dokręcanie śruby, podążanie, no może nie rosyjską ścieżką, bo Rosja dzisiaj jest państwem już właściwie totalitarnym, ale taką półautorytarną ścieżką również pewnego romansu z Kremlem. No, Azja Centralna przeciekawy region, który myślę się boi też. Znaczy, proszę pamiętać, że granica rosyjsko-kazachska to jest, zdaje się, około 7 000, 6 500 kilometrów. To jest jakby większość północnego Kazachstanu jest zamieszkane przez Rosjan, przez ludność słowiańską. Z punktu widzenia Kazachstanu oczywiście rosyjski rewizjonizm terytorialny to jest gigantyczne zagrożenie. Oczywiście Kazachstan ma tą nadzieję, że granicząc z Chinami tak naprawdę jest w stanie liczyć na to, że Chiny się za niego wstawią, że Chiny powiedzą Rosjanom, no słuchajcie, tutaj to jednak na naszym zapleczu, w naszym ogródku to jednak tego typu działań, jak wobec Ukrainy robicie, nie podejmujcie. No ale to oczywiście jakaś tam nerwowość w elicie kazachskiej jest. Rosja sobie przez ostatni rok przyjaciół nie zjednała. Mhm. Właśnie, do Chiny wspomnieliśmy o tej Ameryce, która tam próbuje w tą grę wejść, to taka wraca ta wielka XIX-wieczna gra o Azję Środkową. Dzisiaj pana zdaniem? Oczywiście wiadomo, że obecność amerykańska w Azji Centralnej, ona ma charakter pewien kontekstowy, punktowy. Wiadomo, no, że jednak spojrzymy na mapę, jeżeli spojrzymy na zasoby, na kwestie powiązań gospodarczych, na kwestie bezpieczeństwa, wiadomo, że te państwa pozostają w takim trochę kondominium rosyjsko-chińskim, gdzie rośnie znaczenie Chin wobec tych państw, gdzie powiązania handlowe, energetyczne oczywiście idą równoleżnikowo pomiędzy państwami Azji Centralnej a Chinami, gdzie Rosja utrzymuje również swoje wpływy instytucjonalne
państwa Azji Centralnej są zarówno w wymiarze gospodarczym, jak i bezpieczeństwa, jednak instytucjalnie w organizacjach pod patronatem rosyjskim, prawda? Czy to jest Euroazjatycka Wspólnota Gospodarcza, czy to jest Organizacja Bezpieczeństwa Organizacja Bezpieczeństwa Wzajemnego, to choć nie wszystkie państwa Azji Centralnej są członkami tych organizacji, ale jednak no wiadomo, że tutaj pewna próba podzielenia tego tortu w zgodzie pomiędzy Rosją a Chinami, ona przez ostatnich 20 lat działała i takich twardej konfrontacji i konkurencji pomiędzy Rosją a Chinami w tym regionie nie ma. Raczej jest wspólny interes, aby Amerykanie czy Turcy za bardzo się tam nie panoszyli. Mhm. Jeszcze na koniec, bo już powoli musimy kończyć, ale jeszcze o Białoruś bym zapytał. Ona w tej układance idzie osobną drogą, to nie jest kraj, który korzysta na sypaniu się tego porządku tego ruskiego miru w polityce zagranicznej, tej bliskiej zagranicy tak zwanej. Ona właśnie, na jakim dzisiaj jest etapie? Czy ona jest już, nie jest suwerennym państwem i te plany, o których tam informowały media, że do 2030 roku ma zostać inkorporowana do Rosji, rzeczywiście gdzieś tam się spełniają? Czy też wybuch tej wojny sprawił, że nawet jeśli takie plany były, no to trzeba je odłożyć na półkę, mam na myśli oczywiście politykę kremlowską. Oczywiście na skutek tej wojny Białoruś dostała drugi oddech. Znaczy Rosja nie ma sił, środków, czasu, ale również politycznie to byłoby dość niezręczne, żeby jednocześnie z wojną przeciwko Ukrainie podejmować jakieś agresywne działania wobec Białorusi. Łukaszenka nie jest jakoś nadmiernie przywiązany do kwestii suwerenności Białorusi jako takiej, ale na pewno jest przywiązany do swojej władzy nad Białorusią. Więc w tym sensie on oczywiście nie jest skory ani do wyprzedawania swoich przedsiębiorstw, ani do nadmiernego pogłębiania integracji w kwestiach, które go dotyczą. W kwestiach bezpieczeństwa właściwie ustąpił Białoruś. Białoruska armia jest w dużym stopniu kontrolowana i jak gdyby wpisana w cały ten system rosyjskich sił zbrojnych, no chociaż tym jednym bardzo istotnym wyłączeniem, to znaczy jak się Łukaszenka uparł, że nie zaatakuje Ukrainy od północy, no to zdołał Putina do tego przekonać. Zdołał przekonać, że ta armia jest słaba, że to grozi jakimś upokorzeniem, bo przez przebijanie się przez błota poleskie mogłoby być dla białoruskiej armii niezwykle trudne. Udało się Łukaszence przekonać Putina, że ewentualna klęska militarna Białorusi na Ukrainie może spowodować posypanie się wewnętrzne Białorusi, więc jak gdyby Putin, mam wrażenie, powiedział, dobra, niech już tak będzie, dajesz nam swoje terytorium, my z terytorium Białorusi dokonujemy ataków na Ukrainę, ale presji na to, aby Białoruś się włączyła do tej wojny nadmiernej, nie ma. No, myślę, że jak gdyby, jeżeli pyta pan o los Białorusi, to myślę, że to troszkę zależy od tego, jak się zakończy wojna rosyjsko-ukraińska. To znaczy, jeżeli Ukraina by padła, to wiadomo, że potem Putin siłą rozpędu może chcieć dokonywać anszlusu Białorusi. Jeżeli reżim putinowski się załami, jeżeli Rosja pogrąży się w jakimś kryzysie wewnętrznym, wówczas przed Białorusią, myślę, że wówczas i tak reżim Łukaszenki upadnie, a przed Białorusią pojawi się pewne okno możliwości zwiększania swojego potencjału. Tak więc los Białorusi trochę jest w rękach znowu Ukraińców. Tak jest. Kibicujemy Ukraińcom, żeby swoją niepodległość obronili, ale także pomogli obronić ją Białorusinom. Rozmawiałem o tym wszystkim z panem Adamem Merhartem, dyrektorem Centrum Studiów Strategicznych Fundacji WEI. Bardzo panu dziękuję za wizytę w studiu. Bardzo państwu dziękuję za uwagę. No i widzimy się już wkrótce. Pozdrawiam.